Z Emmą przebraną za smoka, Kuba, Nepomuk i ja wjechaliśmy do stolicy Smutkolandii. Niestety wkrótce rozpoznano, że nasza lokomotywa to fałszywy smok. Księżniczka Lissi, Ping-Pong i reszta dzieci próbowały uciec pani miażdżący ząb, ale tylko Ping-Pongowi to się udało. Tak jak i my, znalazł schronienie w podziemnych kanałach u naszych nowych sprzymierzeńców smokoszczurów. Lecz odnajdę cię! Pan Guzik! Hej, Kuba! Kuba Guzik! Guzik, ty lepszy gut ma! O, pan Guzik! Nieduży! Kuba Guzik! Guzik radę sobie da! O, na luzie! Pan Guzik! Pan Guzik! Pan Guzik! Przygody Kuby Guzika! Pan Guzik! Ucieczka ze Smutkolandii. Pani miażdżący ząb zamykała nas w klasie i trzymała tam przez całe dnie. Właściwie to nie jest klasa, tylko pracownia doktora stetoskopa, którą władczyni smoków przerobiła na klasę. Czy zaprowadzisz nas tam? Obawiam się, że nic z tego. Pałac pani miażdżący ząb to prawdziwy labirynt. Nie wiem, jak tam trafić. Ale my znamy pałac jak własną kieszeń. Naprawdę. Pracownia stetoskopa jest w piwnicy zaraz obok kuchni. Tak się szczęśliwie składa, że wszystkie smokoszczury bardzo często bywają w okolicach kuchni. Na zakupach. Nawet zamurowanie kanałów nic nie dało. Zgodzilibyście się nam pomóc? Oczywiście, z wielką przyjemnością. My, smokoszczury, nie odmawiamy pomocy przyjaciołom, a wy zdobyliście naszą sympatię. Te okropne smoki zawsze traktowały nas jak śmieci. Co za poruszające przemówienie! Dzięki, z waszą pomocą uwolnimy księżniczkę Lissi i resztę dzieci. Ale niestety, nawet jeśli dostaniemy się do pałacu i wszystkich uwolnimy, to wciąż nie wiemy, jak uciec ze Smutkolandii. O, Ping-Pong ma rację. No to co mamy robić? Siedzieć? Ludzku, czy Lissi przesłała wiadomość w butelce? Tak, a butelkę wyłowiono z Żółtej Rzeki. Świetnie. Myślę, że skoro butelka dopłynęła stąd, aż do Żółtej Rzeki w Mandali, to my też możemy tak zrobić. Z tego, co wiem, jedyna podziemna rzeka w Smutkolandii przepływa właśnie pod miastem smoków. A tymi kanałami możemy łatwo do niej dotrzeć. Kłopot w tym, że nasza Emma jest na powierzchni. Nie można jej znieść do kanałów. Zaraz! Jeśli dobrze pamiętam, jest takie miejsce na powierzchni ziemi, które prowadzi do rzeki. A skąd to wiesz? Bo jest zaznaczone na planie. Na planie? Na jakim? Zaczekaj tu chwilę. Proszę, oto plan miasta smoków. Dziękujemy ci. Z dokładnym planem będzie nam dużo łatwiej uciec. Najpierw wrócimy po Emmę. Potem trzeba zakraść się do pałacu i wyprowadzić dzieci. A w końcu musimy razem z Emmą i dziećmi dojechać do podziemnej rzeki, którą odnajdziemy dzięki waszej mapie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, wkrótce już na zawsze opuścimy straszną krainę smoków, Smutkolandię. Nie, nie, pani miażdżący ząb, nie wolno się tak denerwować. To może pani zaszkodzić. Daj mi spokój! Podobno Kuba Guzik grasuje po mieście smoków, a ty, doktorze, radzisz mi dbać o zdrowie?
Słyszeliście? Kuba jest w mieście smoków. Można wejść! I co? Mów, strażniku, złapaliście go? Niestety nie, jaszczurza damo. Chociaż przetrząsnęliśmy calutkie miasto aż do najmniejszego domku. Pani miażdżący ząb! Wiem, jak może się pani pozbyć Kuby. O, naprawdę? Powiedz, moje dziecko. Jedyny sposób, żeby Kuba zostawił panią w spokoju i opuścił Smutkolandię na zawsze, to wypuścić nas. Wtedy Kuba nie będzie miał powodu, żeby tu zostać. Kto wam pozwolił śmiać się ze mnie? Sami się o to prosicie. Zostaniecie zamknięci, moi drodzy, w swoim pokoju o chlebie i wodzie. I to na cały tydzień. Wybacz mi, pani miażdżący ząb, ale czy nie uważasz, że to jest zbyt surowa kara? Mam już cię serdecznie dosyć, zgrzybiały ze starości doktorze. Cały czas obiecujesz, że nauczysz mnie śmiać się, a ja do tej pory nawet się nie uśmiechnęłam. Tak, ale... Nie chcę słyszeć żadnych ale. Jesteś mi już niepotrzebny. A wiesz, co się dzieje z niepotrzebnymi smokami? Zostają wygnane z mojego miasta. Więc szybko pakuj walizki, doktorze, i żebym cię już nigdy nie widziała. A jeśli nie wyniesiesz się przed wieczorem, wtrącę cię do lochu. W porządku, droga jest wolna. Idziemy. Mam nadzieję, że Emma nadal tu jest. Nawet nie wiecie, jak bardzo za nią tęskniłem. Jeden z nas musi zostać i pilnować Emmy. Ja mogę zostać. Każdy, kto będzie chciał ją uprowadzić, będzie miał ze mną do czynienia. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Prawdę mówiąc, wolałbym, żeby nikt mnie tu nie spotkał. Pamiętajcie, kanały są jak labirynt i łatwo się zgubić. Musicie uważać. Jesteśmy pod samym pałacem. Jeśli wejdziecie tędy, traficie prosto do pracowni doktora. I do kuchni. Nic z tego nie rozumiem. Tu nie ma dzieci. Gdzieś muszą być. Pewnie są zamknięte gdzie indziej. Co wy tu robicie? To smok! Nie bójcie się, to jest doktor stetoskop. On nie jest zły. Właściwie od dzisiaj to już nie jest moja pracownia, więc nie musicie mi odpowiadać. A po tylu długich latach wiernej służby, pani miażdżący ząb wygnała mnie z miasta smoków. Powiedziała, że jestem jej niepotrzebny. A ty jesteś Kuba Guzik, prawda? Wszyscy tu tylko o tobie mówią. Jak taki mały chłopiec zdołał się dostać do miasta smoków? Przepraszam, doktorze stetoskop, czy nie wiesz, gdzie podziały się dzieci? Tak, wiem. Władczyni smoków zamknęła je w komnacie o chlebie i wodzie. Ale mamy pecha, ta komnata jest na ostatnim piętrze. Trudno się tam dostać, nie spotykając strażników. Nie martwcie się, zaprowadzę was tam. Skoro mnie stąd wyrzucono, to niech przynajmniej będzie jakiś powód. Chodźcie, proszę za mną. Czemu oni nie wracają? Chodźmy, może ukrywają się za puszkami śmieci. Co mam teraz robić? Co robić? Proszę, proszę! Nie wrócimy do pani miażdżący ząb z pustymi łapami! Tylko jeden strażnik stoi na warcie przed drzwiami.
Otwieraj te drzwi! Mam rozkaz zobaczyć się z więźniami! Niestety nie mogę, doktorze. Dostałem wyraźne polecenie od naszej władczyni. Powiedziała, żeby absolutnie nie wpuszczać do tej komnaty nikogo oprócz niej. Rozumiem, ale to może się dla ciebie źle skończyć. Tak? A o co chodzi, doktorze? Chodzi o ciebie. O mnie? Ostatnio pożółkłeś i oczy ci się niezdrowo szklą. Źle z tobą, kolego. Możesz nawet nie przetrzymać tej nocy. Czy jest na to jakiś lek, doktorze? No cóż, na twoje szczęście, przyjacielu, mam akurat przy sobie doskonałe lekarstwo. Wystarczy jeden wink i znowu będziesz w świetnej formie, smoku. Słodkich snów, kolego. Widzicie? Udało się. A co mu dałeś? Tylko środek nasenny, ale ogromną porcję, jak dla olbrzyma. Nie powinienem tego mówić, ale jestem głodny. Bądź cierpliwy, Kinok. Za tydzień może się najemy. Przecież obiecałem ci, że przyjdę po ciebie, Lisi. Kuba tak się cieszy. Czuję, jakbym miała słońce zamiast serca. Nawet wszystkie smoki świata nie odbiorą mi ciebie. Oni chyba są w sobie zakochani, doktorze. Przerwijcie to czułe powitanie i jak najszybciej stąd uciekajmy. O, zdaje się, że poznaję te kroki. To jest pani Miażdżący Ząb. Wstawaj, leniwy darmozjadzie. Zostaw mnie w spokoju. Jestem bardzo zmęczony. Co to? Co tu się właściwie dzieje? Kuba Guzik! Więc to ty jesteś Kuba Guzik? Tak, to ja, pan Miażdżący Ząb. To ja przybyłem, by uwolnić dzieci. Doprawdy? No to na co jeszcze czekasz? Uważaj! Szybko, dzieci, uciekajcie! Pośpieszcie się, chodźcie za mną! Żegnaj na zawsze, Kuba Guziku! Kuba! Co? Prędko zamknij drzwi! Jeżeli myślą, że te drzwi powstrzymają mnie, to się mylą! Musimy dostać się do kanałów. Tam są! Zatrzymajcie się! Smocza straż! Złapią nas! Posłuchajcie mnie. Możecie uciec przez okno w suficie i dalej po dachach. Chodź z nami, doktorze stetoskop, proszę! Nie mogę, mój maleńki. Jedynie ja zdołam powstrzymać pościg smoczej straży. Dzięki, doktorze stetoskop. Nigdy cię nie zapomnimy. No tak. Lepiej już idźcie, bo stary doktor gotów się rozpłakać. Szukajcie ich! Gdzieś tu muszą być! No szukaj! Gdzie oni są? W porządku. A teraz to dzieła, smoku. Uważajcie, jak chodzicie, nie stary! Moje okulary! Gdzie są moje okulary? Weźmy się za ręce, może uda nam się przejść. Patrz, Ratapuk, jacyś ludzie spacerują sobie po dachu pałacu. Tak, to dziwne, Akrapuku. Lepiej się im przyjrzyjmy. Ratapuk i Akrapuk.
Owszem, to my, na wasze nieszczęście. Tak, bo tym razem, Kubo Guziku, już się nam nie wymkniesz. Złapiemy cię. Szybko, za mną! Aha, więc tak chcecie się zabawić? Ratapuku! Zaraz, ptasimuszku, słyszałeś to? Akrapuku! To pani miażdżący ząb. Może najpierw dowiedzieć się, po co nas woła, jak uważasz? Ale co z uciekinierami? Trudno, mamy tylko po dwa skrzydła. A, przyjemnie! Ha! Chodźcie, dzieci, tam jest Emma. Co się stało ze mną i Nepomukiem? Zdaje się, że mają kłopoty. Po tych śladach widać, że Emma pojechała tamtędy. Ale ja ją odnajdę. Pójdę z tobą, przyjacielu. Nie tym razem, Kubo. Musisz zostać z dziećmi. Zejdźcie do kanałów i poproście szczury, żeby pokazały wam, gdzie jest rzeka. Dołączę do was z Emmą i Nepomukiem. Ale jeśli nie będzie nas do północy, uciekajcie sami. Ale, ludzku, nie mogę cię zostawić! Kubo, musisz wyprowadzić dzieci z miasta smoków. To teraz najważniejsze. Zrozumiałeś? Tak, wiem. Zrozumiałem. Już dużo lepiej. Dobrze, że się zjawiliście. Nie ma sprawy, pani miażdżący ząb. Co prawda ścigaliśmy właśnie Kubę Guzika, kiedy nas zawołałaś, ale nie chcieliśmy, żebyś czekała. Co? Znowu pozwoliliście mu uciec? Ach, co za potworne niezdary! Wy pierzasto futrzaste mazgaje i beznadziejne niedołęgi! Jak odwrócić ich uwagę? Wstali tam, a potem wskoczyli do rynny. A Krapuk i ja dokładnie to widzieliśmy. A co to za błoto? Błoto? Ten mały mundrala chce uciec z dziećmi kanałami. Bez obrazy, jaszczurza damo, ale jesteś trochę za... obfita, żeby się tu zmieścić. Gdybyś miał więcej rozumu, Akrapuku, to byś wiedział, żeby złapać mysz, nie trzeba wchodzić do mysiej nory. Chodźcie ze mną, nieudaczniki. Straż! Zatopienie kanałów załatwi sprawę! I to szybko! Macie otworzyć śluzy! No, jest prawda! Nepomuku! Gdzie on może być? Tu jest obcy! Łapcie go już! Naprzód, staruszko, już prawie uciekliśmy! Wynoś się i
jestem groźny, straszny smok Nepomuk! A kto? O, cieszę się, że cię widzę, Nepomuku. A, podziemna rzeka. To musi być tu. Jeszcze czekacie? No gońcie ich! Oj, jesteście po prostu tchórzami! Za mną! Proszę bardzo, oto podziemna rzeka! Naprawdę nie wiem, jak się wam odwdzięczymy. O, za wdzięczność wystarczy nam wasza przyjaźń. Nie chcemy niczego więcej. No to może uciekniecie z nami? Nie, jesteśmy smokoszczurami. Kanały to nasz dom, ale kto wie, może kiedyś złożymy wam wizytę? Tak, z wielką chęcią. Na pewno do was przyjedziemy. W Mandali zawsze będziecie mile widziani. Do widzenia, dzieci. Powodzenia, przyjaciele. Jak myślisz? Czy w Mandali są ładne kanały? Na pewno! Mam nadzieję, że Lucek i Nepomuk zdążą przyjechać. Szybko, siadajcie, smoki są tuż za nami. Emma jest za ciężka, nie mogę ruszyć. Żegnaj, kraino smoków. Już nigdy tu nie przyjedziemy. Wersja polska na zlecenie TVN Masterfilm. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Katarzyna Precix. Dźwięk Elżbieta Mikuś. Montaż Jan Graboś. Kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Lucyna Malec, Sławomir Pacek, Łukasz Lewandowski, Teresa Lipowska, Krystyna Kozanecka, Stanisław Brudny, Jacek Bursztynowicz, January Brunow i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majczak.